Urząd Marszałkowski rozstrzygnął pierwszy w tym roku konkurs dotyczący wsparcia sportu. Kwota 2 950 000 zł została podzielona między Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej i Szkolny Związek Sportowy Opolskie. Umowy podpisano dziś w sali znaku Rodła na Ostrówku. Przekazujemy dzisiaj pieniądze dla tych organizacji sportowych, które opiekują się wieloma innymi klubami sportowymi, opiekują się odpowiednimi zawodami, opiekują się innymi sekcjami. No jeżeli przyjmiemy, że w województwie opolskim mamy około 500 różnych szkół, więc to przedsięwzięcie również jest bardzo, bardzo duże. Także dzisiaj rozstrzygnięcia bardzo ważne, systemowe, ale oczywiście przed nami jeszcze konkursy na inne wydarzenia sportowe, na inne formy uprawiania sportu, ale tam już do tych konkursów zgłaszają się bezpośrednio konkretne kluby, organizatorzy, stowarzyszenia. Środki będą przeznaczone przede wszystkim na rozwój sportu akademickiego, naszą działalność statutową. Prowadzimy ponad 30 sekcji rekreacyjnych. Prowadzimy opolską superligę akademicką, która jest naturalną eliminacją do akademickich mistrzostw Polski, w których potem startują nasze uczelnie. Odnosimy tam coraz większe sukcesy, więc ta dotacja w wysokości 480 tysięcy złotych w tym roku też jest wyższa niż poprzednim i bardzo za to dziękujemy. Tych sportowców młodych jest dużo. No i oni w tej chwili startują w randze mistrzostwach polskich grup młodzieżowych, ale cel jest podstawowy, żeby ta młodzież no w jakiejś tam perspektywie, może nie Paryż, może Los Angeles 2028, wystartowała w Igrzyskach Olimpijskich. Taki jest cel i po to też te wszystkie środki